Siema, z tej strony Dominika. W dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Don Polo oraz dlaczego nie nagramy o tym, kim jest Czosnek. Zapraszam do oglądania. Don Polo, również nazywany Królem Ohio, to absolutna legenda TikToka. I zgaduję, że pewnie duża część z was, scrollując TikToka, mogła ani razu na niego nie natrafić. Pewnie przez co niektórzy z was mogą go całkowicie nie kojarzyć. No i nie ma się co dziwić, bo jego osoba jest łączona z naprawdę nietypowym kontentem. Don Polo na swoim koncie na TikToku zebrał ponad 4 miliony obserwujących, a jego filmiki w dużej mierze polegają na testowaniu jedzenia. Szczególnie dotyczą one potraw z kurczakiem, głównie w języku hiszpańskim. Ktoś mógłby pomyśleć, co w tym takiego niezwykłego. W dużym skrócie chyba wszystko. Wey! Un video más, mi gente, para perder el tiempo, empecemos. Un video más, mi gente, para perder el tiempo, continuemos. Salam aleikum, aleikum salam. Jego charakterystyczne przywitania, nad wyraz pozytywne podejście do filmików, nie pozwalają obok niego przejść obojętnie. Większość materiałów z testowania jedzenia rozpoczyna słowami Un video ma mi gente pe perder el tiempo, co oznacza jeszcze jeden film, żeby marnować wasz czas, moi ludzie. W związku z tym warto nadmienić, że na TikToku mamy również możliwość obejrzeć jeden z jego najbardziej kultowych filmików z polskim dubbingiem. Jeszcze jedno wideo dla moich ludzi, aby stracić czas. Zaczynajmy i kto chce stracić swój czas, niech go traci. No i właśnie tak jak zauważyliście chociażby w tym zdubbingowanym filmiku, również wyjątkowo charakterystyczne w przypadku jego filmików było to, że w trakcie w nich nierzadko ktoś musiał do niego dzwonić, przez co tym bardziej bawiło jego profesjonalne testowanie jedzenia. Na bazie tych materiałów stał się ważnym źródłem dla shitposterów. Shitposting, czyli memy i filmiki, które w całej swojej okazałości nie mają prawa mieć w sobie najmniejszego sensu. Absurd goniący absurd, to właśnie w wielu wypadkach tego rodzaju popularnych memów od 2022 roku wykorzystywane były dźwięki z jego filmików, co w perspektywie czasu okazało się trampoliną dla jego popularności. Wraz ze wzrostem popularności Don Polo rozkręcał się również ze swoją twórczością. Starał się coraz bardziej otwarty i nagrywał coraz to więcej pokręconych filmików. Już nie tylko z testowania jedzenia, ale również z codziennego życia, co było później kolejnym źródłem wielu memów i przeróbek, a szczególnie z dźwięków z jego filmików. No i oczywiście nie zabrakło również remiksów. Choć wiralowość jego postaci ma większe lub mniejsze wzloty i upadki, to cały czas jest bardzo ważnym i stałym elementem TikTokowej popkultury. I choćby w ostatnim czasie sporym wiralem cieszył się filmik, gdzie udawał złowieszczy śmiech, co utożsamiało go z czarnym charakterem. Skąd pochodzi nasz bohater? Jakie są genezy jego pseudonimów oraz jakie ma marzenie? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć już teraz. Tak więc kim jest Don Polo? Don Polo w rzeczywistości nazywa się Agustin Calderon Silverio. Urodził się 4 lipca 1980 roku w Dominikanie. Aktualnie mieszka w... I to akurat źródła są nieco podzielone, bo na przykład jedno źródło mówi o tym, że mieszka on w Lincolnie, czyli w stolicy Nebraski, a z kolei drugie, że w północnej lub nawet południowej Karolinie. Tak więc na pewno pewne jest to, że mieszka w Stanach Zjednoczonych. W związku z jego twórczością fajną ciekawostką jest, że pracuje w Sanderson Farms Chicken od 2014 roku. Jest to amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą drobiu. Więc nie dość, że jest ogromnym smakoszem kurczaków, to jeszcze pracuje przy ich produkcji. Więc będąc w temacie, Don Polo, co dla bardziej wtajemniczonych nie będzie jakąś większą tajemnicą, w tłumaczeniu oznacza Don Kurczak. 1 grudnia 2022 roku poślubił Vanessę Acostę. I nie da się ukryć, że to dwie krople wody, przy czym nierzadko nagrywają wspólnie filmiki. Swoją drogą ludzie w okolicy chyba już się do nich przyzwyczaili, bo wszelkie śpiewy i wrzaski nie spotykają się z żadną reakcją. Przynajmniej na filmikach.
kolei dlaczego nazywany był królem Ohio? Więc tak jak już wiemy, Don Polo z Ohio nie pochodzi. Choć wiele osób tak myślało ze względu na ten pseudonim. Ale najzwyczajniej w świecie był to fake, bo kiedyś był pewien TikToker, który publikował materiał ze swojej szkoły średniej, gdzie miał pracować Don Polo. Oczywiście okazało się to fejkiem, ale szkoła znajdowała się w Ohio, więc został okrzyknięty królem Ohio, mimo że te filmiki z tymi fejkowymi informacjami zniknęły. A on z radością przyjął nowy pseudonim. Dodatkowo w związku z tym memem musiał walczyć z innym TikTokerem o ten pseudonim. Marzeniem naszego dzisiejszego bohatera jest zbudowanie domu. W związku z tym stworzył i promuje zbiórkę, w której zbiera na kupno ziemi pod budowę domu. Na ten cel planuje poświęcić 38 tysięcy dolarów. Póki co zebrał 410. Może to niewiele, ale wśród donatorów pojawił się również Polak Rodak. Jak myślicie, uda mu się w taki sposób zrealizować swój cel? Czy jednak popularność na TikToku to za mało, aby spełnić tak duże marzenie? Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Czosnek to absolutna legenda polskiego internetu, co czyni go ważnym elementem naszej internetowej popkultury. Próbował swoich sił w muzyce, jednak zrobił to w czasach, kiedy nie było to tak powszechne jak teraz i łatwo było stać się z tego powodu przedmiotem żartów. I to właśnie spotkało naszego głównego bohatera. W związku z jego twórczością powstała parodia jego teledysku. Czosnek zbyt zajebisty. Nie da się ukryć, że była to dość dosadna przeróbka, która nie tylko mogła, ale i musiała podbić polski internet. Jak dobrze wiemy, Czosnek się nie poddał i później próbował swoich sił w kapeli metalowej o nazwie Hedorach. I nie da się ukryć, słychać było w nich spory progres, co tym bardziej jego przyszłość ciekawiła wielu z nas. No i niestety, w przypadku Czosnka już prawdopodobnie się nic więcej nie dowiemy. Dlaczego? Jak to czasem bywa w przypadku naszych legend internetu, jeżeli uda mi się znaleźć kontakt do danej osoby, to staram się z nią pierw skontaktować i w najlepszym wypadku nawet nagrać z nią wywiad, bo oczywiście w takim wypadku taka forma materiału jest oczywiście najatrakcyjniejsza. No i podobnie było z naszym głównym bohaterem. Szczęście w nieszczęście, ponieważ udało mi się z nim skontaktować w grudniu w poprzedniego roku, ale niestety podziękował za wywiad. Podkreślił, że z internetem i z muzyką od dawna nic go nie łączy i poprosił mnie, żebym jednak dał sobie spokój z tego rodzaju filmem. Szczególnie z naciskiem na takie dane jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i tym podobne. Mimo, że jeszcze w czasie kontaktu z nim były na wyciągnięcie ręki. Bardzo często prosiliście mnie o to, abym nagrał o nim materiał, więc myślę, że taka ciekawostka dotycząca jego oficjalnego odejścia z internetu na swój sposób też będzie ciekawa. No i też może będzie fajną wskazówką dla innych twórców, którzy na przykład nagrali o nim filmik w przeszłości, chcieliby go zaktualizować, bądź chcieli po prostu jakikolwiek nowy filmik z jego udziałem bądź na jego temat nagrać w przeszłości. Teraz każdy będzie wiedział, że no niestety będzie to strata czasu. Oczywiście w takim wypadku jak najbardziej uszanuję jego decyzję. No przecież nie będę złośliwy. Zostawię ze sobą naprawdę niesamowite dziedzictwo i historię, którą będziemy żyli jeszcze latami. Pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć powodzenia na nowej drodze życia. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam cię również na mojego Instagrama oraz na Discorda, do których link znajdziecie w opisie. Tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję wspierającym za wspieranie. Również zachęcam do wspierania. Jeżeli potrzebujecie takiej grafiki, jaką mam na miniaturce, to radzę skontaktować się z DateRoxem. Czekam na kolejne propozycje i zapraszam na mojego Twitcha. Na razie, cześć. Yo.